Witam Państwa serdecznie. Dziękuję, że Państwo przyszli. Oczywiście są wybory, jest kampania wyborcza, ale to jest trochę poza trybem kampanijnym. To są ważne rzeczy, o których trzeba jeszcze powiedzieć. I tak jak zadeklarowałam przed oficjalnym spotkaniem, ta konferencja jest również podziękowaniem dla Państwa za współpracę w czasie tej kadencji. Mogliśmy się zgadzać, nie zgadzać, ale zawsze ja byłam do dyspozycji Państwa, a Państwo chętnie przychodzili na konferencję, żeby zadawać pytania i wszystko to, myślę, robiliśmy razem dla dobra i Wałbrzycha, i okręgu wałbrzyskiego. Dzisiaj trzy kwestie, to znaczy pierwsza jest związana z wyborami, ale nie jest agitacją wyborczą. Mianowicie dzisiaj jestem u komisarza wyborczego z takim pismem, które zostanie rozesłane do samorządowców i do komisji wyborczych z prośbą o to, aby dyscyplina była podobna do wyborów podczas kampanii prezydenckiej. Przypominam, że znowu mamy książeczkę. I niestety podczas spotkań z wyborcami dalej słyszy się, że wyborcy mają taką świadomość, że aby głos był ważny, trzeba skreślać, stawiać krzyżyki na każdej kartce. Proszę Państwa, my prowadzimy podczas spotkań z wyborcami akcję informacyjną. Prosimy również PKW, być może jeszcze wyprodukuje jakiś spot. Wszędzie powtarzamy, jedna książeczka i jeden krzyżyk. Po to, żeby głosy były ważne. I o to też apeluję do Pana Komisarza, dlatego że będzie oczywiście informacja, i to informacja wydrukowana na czerwono w komisjach wyborczych, żeby nie powtórzyła się sytuacja z kampanii wyborczej czy z głosowania podczas wyborów samorządowych, gdzie ponad 20% głosów było nieważnych. Ale jeszcze proszę o taką deklarację Pana Komisarza, żeby członkowie komisji, to nie jest złamanie kodeksu wyborczego, to już sprawdziliśmy z prawnikami, żeby członek komisji wyborczej, wydając książeczkę, przypominał jeden krzyżyk w książeczce. I dwie sprawy, proszę Państwa, związane z Wałbrzychem. Po pierwsze, szumnie ogłoszone porozumienie w sprawie budowy obwodnicy, które to porozumienie jest dużą mistyfikacją wyborczą. Ale zanim o tym, to chcę Państwu przypomnieć, bo to ma bardzo ważny związek z tymi wydarzeniami czy z tym porozumieniem. W gazecie Wspólnota, przepraszam, no muszę, to nie jest reklama. I proszę Państwa, w tej gazecie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o zadłużenie miast na prawach powiatu, jest Wałbrzych. Procent zadłużenia do dochodów jest, uwaga, 89%. Przypominam Państwu, że jeżeli chodzi o wszystkie wskaźniki obostrzenia i ustawowe, i ministra finansów, mówimy o 60% zadłużenia. 60% zadłużenia to jest ta granica, której nie można przekroczyć. Regionalna Izba Obrachunkowa w sposób beztroski akceptuje budżety Wałbrzycha. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że proszę Państwa, sytuacja Wałbrzycha robi się dramatyczna. Dramatyczna, jeżeli chodzi nie tylko o sięganie po pieniądze europejskie, ale między innymi po takie deklaracje i obietnice, jak Państwo usłyszeli, zdaje się, tydzień temu czy dwa tygodnie temu, kiedy padło hasło 350 milionów jest na obwodnicę. Proszę Państwa, absolutnie takich pieniędzy nie ma. Porozumienie z Generalną Dyrekcją Budowy Dróg i Autostrad dotyczy tylko i wyłącznie obwodnicy Szczawna. To znaczy takiego odcinka, który będzie kosztował 30 milionów, czyli naprawdę bardzo mały procent z 350 milionów. Inwestorem będzie mógł być tylko i wyłącznie Wałbrzych. Dlatego, że ustawa o drogach publicznych mówi jednoznacznie, jeżeli mamy do czynienia z miastem na prawach powiatów, wszystkie drogi oprócz dróg ekspresowych i autostrad
są nie tylko w zarządzie takiego miasta na prawach powiatu, ale również wszystkie inwestycje prowadzone są tylko i wyłącznie przez miasto. Rozmawiałam wczoraj z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Pytałam, gdzie był pan Siemoniak, pan Szołemek, kiedy mowa była o wpisaniu chociażby obwodnicy Szczawna do tego planu budowy, który został przyjęty we wrześniu. No nikt się nie zająknął na ten temat. Natomiast uzyskałam informację tylko i wyłącznie taką, że pan prezydent stanie do konkursu. Do konkursu z takiego programu Infrastruktura i Środowisko. I to on będzie mógł nie tylko starać się o te pieniądze, ale również będzie inwestorem, czyli to on musi znaleźć te pieniądze. Bo nawet jeżeli będzie udany konkurs i rzeczywiście uzna się, że jest to droga istotna, to trzeba będzie mieć na tak zwany wkład własny, ewentualnie czekać na zapłacenie po całej inwestycji. Dlatego, że zmieniły się zasady płatności w następnej perspektywie finansowej. W dodatku, proszę Państwa, to jest szczególny program Infrastruktura i Środowisko, dlatego że tam rzeczywiście duże baczenie ma się na to, którędy droga będzie przebiegać. A przypominam, że przebieg drogi, o której mówimy, jest dyskusyjny, jest protest organizacji i stowarzyszeń, które uważają, że zbyt dalece sięga on w Naturę 2000. Jednocześnie, proszę Państwa, w Wałbrzychu mamy kolejne zdarzenie, które jest bardzo niepokojące. Mamy tutaj koksownię, z której byliśmy bardzo dumni. Ja wprawdzie protestowałam, kiedy koksownia w 2011 roku była prywatyzowana, sprzedawana. Wiecie Państwo, że jest ona w spółce Jastrzębskiej. Jastrzębska spółka, jak wszystkie spółki węglowe, przeżywają w tej chwili kompletną zapaść. W styczniu tego roku głośno podpisywano porozumienie, do końca września sytuacja miała być absolutnie opanowana. Między innymi był taki pomysł, który oczywiście wspieramy, bo my tak uważamy, żeby połączyć spółki węglowe ze spółkami energetycznymi, żeby wzajemnie się wspierały, ograniczyć liczbę pośredników, jeżeli chodzi o sprzedaż węgla. Rząd nie wywiązał się z tych deklaracji. Istnieje ogromne zagrożenie, że w listopadzie i grudniu nie będzie pieniędzy na wypłaty. To jest takie kukułcze jajo, które rząd zostawia, rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Ale proszę Państwa, to co się dzieje na Górnym Śląsku uderzyło w koksownię Wałbrzyską. Kiedy podpisywano umowę sprzedaży w 2011 roku, mówiono, że w ciągu 5 lat, to już 4 lata prawie minęły, zostanie w tę koksownię zainwestowane 220 milionów na inwestycje. W tej chwili wszystkie inwestycje są wstrzymane i jest już pierwsza decyzja zarządu mówiąca o tym, że wstrzymuje premię. To sygnał, że jest bardzo źle. Koksownia jest poręczycielem, czyli jest jakby pod hipoteką kilkuset milionowego kredytu. W związku z tym, proszę Państwa, ja rzeczywiście nie czekając na rozstrzygnięcia wyborcze, robię alarm. Istnieje prawdopodobieństwo, że koksownia zostanie zlikwidowana albo sprzedana poza Jastrzębską Spółkę Węglową. Wiem, że koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej mają tę wiedzę, specjalnie przed kampanią wyborczą wyciszają sytuację, żeby nie zostało to upublicznione, bo to też jest jakąś informacją o dbałości, o właśnie tego rodzaju ważne przedsiębiorstwa na terenie Wałbrzycha. Dziękuję Państwu bardzo.